Witamy wszystkich serdecznie. Dobry wieczór. Augustyn Mikos z tej strony, pracownia na rzecz wszystkich istot. Mam przyjemność powitać pana doktora Antoniego Kostkę. Zaczekamy jeszcze chwilę, ponieważ widzimy, że dołącza jeszcze całkiem sporo osób cały czas na bieżąco. Jest dopiero 6:01, więc pozwolę sobie przetrzymać państwa jeszcze chwilę. Powiedzmy 3-4 minuty i pozwolić dołączyć osobom, które może nie przyszły dokładnie na czas. I zaraz oficjalnie rozpoczniemy webinar i oddam głos panu doktorowi. Spróbuj teraz, Gutek, przez 3 minuty mówić o niczym. Myślę, że to może być trudne. No ale to sam jest przygotowany. No. Powinienem opowiedzieć żart w stylu amerykańskim, dokładnie rozpocząć, ale myślę, że to nie jest dobre w moim wykonaniu. To może się skończyć katastrofalnie, więc nie będę się kompromitował swoimi żartami. Może ty, Antoni, znasz jakiś dobry żart na rozpoczęcie? No nie wiem, no żart jest taki zawsze, jest jak z tymi danymi, nie? Że dane są prawdziwe albo nieprawdziwe, to jak jest z tym słynnym dowcipem o Radiu Erewań, do którego dzwonił słuchacz, pytając się, czy to prawda, że dają w Moskwie samochody za darmo. Radio Erewań odpowiada, drogi słuchaczu, tak, oczywiście jest to prawda, tylko że nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, nie samochody, tylko rowery i nie dają, tylko kradną. I tak często bywa, że właśnie jak ktoś się wypowiada na temat taki, czy coś jest prawdą, czy nieprawdą, to jest tak dokładnie jak w tym dowcipie właśnie z serii o Radiu Erewań. No, śmieszne, nieśmieszne, ale prawdziwe. Myślę, że to dobry wstęp też do rzeczy, o których będziemy mówić. Okej, mamy około 40 osób. No, myślę, że jeszcze ze 2 minuty. Dobra, dobra. Zaczekamy i wtedy oficjalnie rozpoczniemy. Dobra. Tak, czy... Takie pytanie, czy dobrze słychać zarówno mnie, jak i Antoniego? Czy mogę prosić o kilka osób, żeby napisać na czacie? W prawym czy dobrze mnie słychać, czy mnie przede wszystkim dobrze słychać? Przede wszystkim, czy słychać Antoniego? I to też trochę test, czy słychać mnie, ta prośba. Dobrze słychać. Dziękujemy serdecznie. Tak. To okay. Myślę, że klaps. Zrobimy taki klaps. Okej. Okay. Widzę, że wiele osób słyszy. W takim razie pozwolę sobie już za to. Witam Państwa, witam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz powtarzam. Ja mam na imię Augustyn Mikos, jestem jednym z kampanierów Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Zajmuję się kwestiami gospodarki leśnej i ochrony lasów. Dzisiaj mam przyjemność współprowadzić ten webinar, a raczej go troszeczkę, dzisiaj występuję w formie konferencjera, a głównym gwoździem programu jest dr Antoni Kostka, którego zaprosiliśmy tutaj, który, można powiedzieć, jest ekspertem w kwestiach finansów i szczególnie w kwestiach finansów lasów państwowych. Jest autorem, przede wszystkim reprezentuje Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze, gdzie angażuje się w ochronę lasów, szczególnie Puszczy Karpackiej, ale też angażuje się w kwestie systemowe dotyczące zarządzania lasami w Polsce. Jest autorem i współautorem kilku opracowań eksperckich na temat finansów lasów państwowych. A wcześniej, ponieważ życie zawodowe Antoniego było bardzo, bardzo bogate, zajmował się też kwestiami finansowymi w dużym przedsiębiorstwie, więc zna te kwestie też od kuchni, jeśli chodzi o zarządzanie finansami. I opowie nam dzisiaj właśnie na temat finansów lasów państwowych. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lasy państwowe to kapitalistyczna korporacja? Takie trochę przewrotnie zadane pytanie. Po wszystkim będzie czas na zadanie pytań. Zachęcam do wpisywania tych pytań w
czasie tej prezentacji. I na sam koniec poprosimy Antoniego o odpowiedź na te pytania. Będzie czas na taką dyskusję po wszystkim, więc nie będziemy przerywać w czasie prezentacji, żeby te pytania zadawać na bieżąco. Tyle z mojej strony. Oddaję głos Antoniemu. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Właśnie chyba wczoraj czy przedwczoraj Augustyn zadzwonił do mnie, pytając się, jaki dać tytuł. Nie chciałem takiego nudnego, mówiącego, a będzie parę liczb, to liczby zwykle ludzi nudzą. Postanowiłem takie prowokacyjne troszeczkę pytanie zadać, czy lasy są kapitalistyczną korporacją, ze względu na to, że obydwa te terminy, to znaczy kapitalizm w tym kontekście oraz słowo korporacja są bardzo często używane. To, co powiem, czasami może iść w poprzek narracji zarówno tego, co mówią leśnicy o swojej firmie, a również czasami wbrew temu, co mówią szerokie kręgi, na przykład obrońców przyrody, tak, czy tak zwanych ochroniarzy, którzy używają obydwu tych słów i tego przymiotnika, i tego rzeczownika jako pałek, którymi należy lasy państwowe bić po głowie. Zacznę od takiej dość ciekawej sprawy. Pozwolę sobie udostępnić tutaj ekran po to, żeby pokazać coś takiego. Otóż, czy Państwo widzicie w ogóle moje, tak, widzicie, tak? Mój udostępniony ekran. Ja sobie pozwoliłem zajrzeć do Wikipedii, która ma niezłą nawet tutaj definicję, i znalazłem właśnie słowo korporacja. I proszę sobie wyobrazić, że korporacja to wcale nie jest w języku polskim firma. To jest słowo, które w zasadzie zostało zaimportowane z języka angielskiego i tak jak tutaj widzimy w ostatnim akapicie, słowem korporacja, czyli corporation, określa się w USA spółki akcyjne. I to sprawiło, że słowo to jest często błędnie używane jako określenie dużej spółki bądź międzynarodowej działalności gospodarczej jednego właściciela. W prawidłowej polszczyźnie słowo korporacja to nie jest w ogóle firma. Ale oczywiście wiadomo, że dynamika języka jest taka, że prędzej czy później słowo korporacja nabierze innego znaczenia. I dlatego trudno się dziwić, że w tej chwili to jest słowo, które ma to inne znaczenie. Ale tylko dla przypomnienia po prostu powiem, że słowo korporacja po pierwsze jest neutralne, a po drugie tak naprawdę znaczy zupełnie coś innego. No i po drugie, tutaj też nie ukrywam, że zajmiemy się krótko słowem kapitalistyczna, ponieważ jak widzę komentarze czasami, to w 80-90% słowo kapitalistyczna to znaczy, że to jest zła. No bo zła jest kapitalistyczna, bo zła, i zła, bo kapitalistyczna. Tak? Te dwa słowa są synonimami, no tak jakby nie będąc kapitalistyczną miałaby stać się dobra. To jest teza dyskusyjna, którą być może jeszcze w trakcie tej prezentacji rozwinę. Ale wróćmy do takich podstaw. Na pewno Państwo, czy większość Państwa nie jest związana z finansami i słyszy coś na temat lasów państwowych, a tymczasem się okazuje, że bardzo dużo rzeczy można się dowiedzieć ze źródeł, jak to się ostatnio mówi, osintowych, czyli open source intelligence, inaczej mówiąc, to, co jest dostępne dla wszystkich. I my w przypadku Polski mamy podstawowe dane, które są dostępne w sprawozdaniu finansowym tychże lasów państwowych. Otóż muszę zajrzeć sobie do sprawozdania. Tutaj proszę bardzo, jest na stronie, są dostępne sprawozdania za ostatnich 10, nawet więcej lat. To są sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Proszę zwrócić uwagę, ten skrót oznacza właśnie tą charakterystyczną formę organizacyjną tego przedsiębiorstwa, o ile to można nazwać przedsiębiorstwem, tej instytucji, która jest pewną hybrydą, to znaczy z jednej strony jest firmą, a z drugiej strony jest służbą, można powiedzieć. Czyli jest
organem niemalże administracji, de facto administracji państwowej. To jest przedsiębiorstwo państwowe, które nie jest spółką Skarbu Państwa, to jest bardzo ważne, ponieważ zdecydowana większość, prawie wszystkie praktycznie spółki, które to, co należy do państwa poprzez udziały Skarbu Państwa, czasami stuprocentowe, czasami większościowe, czasami mniejszościowe, niemniej na tyle, żeby państwo mogło kontrolować te spółki. Tutaj Lasy Państwowe są czymś zupełnie innym. To jest taki twór, tak jak powiedziałem, hybrydowy. Leśnicy zwykle są z tego bardzo dumni, bo mówią, iż nie można twierdzić, że Lasy Państwowe powinny być spółką, ponieważ to generuje jakieś kolejne problemy i niebezpieczeństwa, a głównie oczywiście w podtekście, że spółka ma udziały, a jak ma udziały, to udziały można sprzedawać, więc tutaj już od razu się pojawia magiczne słowo prywatyzacja, które powoduje wzrost ciśnienia wszystkich ludzi, którzy się interesują lasami. To nie od ostatnich lat, ale to od dobrych przynajmniej 20. Ale przejdźmy do rzeczy. Możemy sobie takie sprawozdanie przeczytać i ja polecam lekturę tego, ponieważ jest to dość, prawdę mówiąc, krótki dokument. Ma tych stron 47. Ja powiem tylko jedną rzecz, że to jest bardzo ładny dokument, niemniej biorąc pod uwagę gigantyczny majątek, gigantyczne aktywa, pasywa, to praktycznie rzecz biorąc ten dokument jest zastanawiająco krótki. Ja znam spółki, które dysponują majątkiem będącym ułamkiem tego wszystkiego, a ich sprawozdania są niestety bogatsze, bo chociażby spółki akcyjne, które funkcjonują na giełdzie, no są zobowiązane do sprawozdawczości, która no, o rząd wielkości przekracza to, co my możemy tutaj dojrzeć w tym sprawozdaniu. Sprawozdanie składa się z takiej części opisowej, bardzo jest ciekawa, opisuje tutaj organizację Lasów Państwowych, to są rzeczy, powiedzmy, banalne. I chciałem zwrócić uwagę na takie kilka danych, które pokazują, czym są Lasy Państwowe. Lasy Państwowe zatrudniają ponad 25 tysięcy ludzi. Będziemy mówili o tym, co dużo trwało, jak się do tego odnieść. I zdecydowana większość pracuje w nadleśnictwach. Powiedzmy, centrala zatrudnia centrala razem z RDLP zatrudnia 1400 osób, więc nie tak dużo wcale. To zatrudnienie bardzo powoli spada. To znaczy w sposób naturalny odpływają ludzie, którzy idą na emeryturę, przyjmuje się do pracy mniej ludzi, także w zasadzie po 100-200 osób mniej co roku pracuje w Lasach Państwowych. Bardzo ciekawe jest to, ile lasy posiadają majątku. Tak? Podstawowym majątkiem to są grunty będące w zarządzie Lasów Państwowych. To jest zarząd Lasów Państwowych. Tak? To bardzo często warto podkreślać, że to jest zarząd, a nie własność. To jest 7,5 miliona hektarów, z czego tak naprawdę lasów jest 7300. Lasy są dość dużym, na przykład mają duży majątek rolny, na przykład mają 150 tysięcy, 135 tysięcy hektarów, przepraszam, gruntów rolnych. Albo różnych innych gruntów, które są na przykład niezalesione. Także to są dość duże areały. I tylko powiem, że to jest 2 miliardy metrów sześciennych. Ja nie będę mi się tutaj na tym koncentrować, bo chcielibyśmy tutaj przyjść do rzeczy, które są związane z finansami. Może część z Państwa nie wie, ale podstawowe dokumenty, sprawozdawcze, do których jest zobowiązana każda firma w Polsce, to jest bilans i rachunek wyników. Bilans to jest zdjęcie fotograficzne stanu danej organizacji na konkretny dzień, konkretną godzinę. Najczęściej jest to północ sylwestrowa i to jest dokładnie to, co się w danym momencie dzieje. Tak? Jaki jest stan. Natomiast drugim bardzo ważnym dokumentem to jest rachunek zysków i strat. To jest opis tego, co się działo w ciągu danego roku sprawozdawczego. Nie należy mylić tych dwóch dokumentów. Oczywiście tutaj one będą dalej też. Tutaj jest wyciąg pewien z tych podstawowych danych. Otóż nasze lasy państwowe sprzedają za ponad 10 miliardów złotych.
I zdecydowana większość to jest przychód ze sprzedaży drewna. Jest to bardzo ważne, bo okazuje się, że są bardzo podobne przedsiębiorstwa w Europie, w których przychody ze sprzedaży drewna wcale nie sięgają tak dużej wartości. Na przykład Lasy Austriackie, z tego co ja pamiętam, niewiele ponad 50% ich przychodów to jest sprzedaż drewna. 10 miliardów to jest dość dużo, a tutaj powiedzmy w przybliżeniu 9 miliardów ze sprzedaży drewna. Jak widać, to jest decydująca część przychodów. No i tak generalnie te przychody zwiększają się, no poza tymi latami 19-20, nie będę wnikał z jakich powodów, tutaj ceny były troszeczkę niższe drewna, też było go trochę mniej, tutaj w roku 2018 mieliśmy pewne skutki katastrof, w związku z tym trzeba było dużo drewna usuwać z okręskowego, tutaj tego, jego podaż była większa. W każdym bądź razie, jeśli byśmy wzięli trochę więcej lat wstecz, no to te przychody wzrastają w związku z dwoma zjawiskami, mianowicie coraz więcej tego drewna się pozyskuje oraz generalnie jest ono coraz droższe. Lasy państwowe mają koszty, które są niewiele mniejsze niż przychody. Łatwo zobaczyć, że zysk, jak wiadomo, to jest różnica między przychodami a kosztami. Tutaj widzimy koszty na poziomie 9 miliardów 400. W związku z tym łatwo zauważyć, że na końcu, co zobaczymy w rachunku zysków i strat, zysk wynosi w zeszłym roku wyniósł około 700 milionów złotych. Proszę zwrócić uwagę, bo może ja się tutaj od razu przejdę do tego bilansu. Tak, to jest rachunek zysków i strat, dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że przychody w sprawozdawczości są zawsze podawane w cenach netto. Drewno jest obciążone podatkiem VAT w wysokości 23%, więc tak naprawdę jakbyśmy się zastanowili, ile pieniędzy wpłynęło do lasów państwowych, to jest dobrze ponad 12 miliardów, no i większość tego podatku lasy muszą odprowadzać. To jest dość śmieszne, to jest zrozumiałe dla każdego, który prowadzi małą firmę, jednak muszę powiedzieć, że przez wiele lat ostatnich rozśmieszał mnie, albo wręcz czasami rozśmieszał, a czasami denerwował komunikat lasów państwowych w postaci takiej dużej planszy, ile to lasy państwowe płacą podatków. I najczęściej w kółku takim centralnym znajdowała się tam taka liczba jedna, która mniej więcej 2,7 miliarda, 2,9 miliarda. I to jest to, czym się lasy chwaliły, ponieważ tyle podatków odprowadzają do budżetów, nie tylko państwa, ale również samorządów. No to jest, to było takie systematycznie powtarzane kłamstwo. Ja prowadziłem osobiście walkę z byłym rzecznikiem lasów państwowych, próbując wykazać, że nie rozumie autor tej informacji w ogóle pojęcia, czy to jest przychód netto, przychód brutto. No i jakoś od 2 lat lasy już się nie chwalą tym, że płacą 2,7 miliarda, bo no, wliczanie do tych podatków VAT-u odprowadzanego, powtarzam, a nie płaconego, to było jeden z wyjątkowo perfidnych kantów, które były tutaj prezentowane w propagandzie lasów państwowych przez kilka lat, ale tego już nie robią, no i są w stanie wreszcie powiedzieć, ile naprawdę tych podatków płacą, a jest ich o wiele mniej. Proszę zauważyć, 701 milionów złotych zysku. Czy to jest dużo, czy mało? Oczywiście podkreślali różni autorzy, nie tylko ja, ale przede wszystkim ludzie, którzy się trochę nawet czasami lepiej znają na tym, że ten zysk jest właściwie sterowany w dużej mierze. To znaczy lasy państwowe są z powodów politycznych głęboko zainteresowane tym, żeby wykazywać zysk, bo jeżeli nie będą wykazywały zysku, no to narażą się na zarzut niegospodarności. Z drugiej strony ten zysk nie powinien być za duży, dlatego że no jeżeli będzie duży, no to Skarb Państwa czy Minister Finansów no połakomi się z pewnością na to, żeby uszczknąć coś z tego tortu. Tak się zdarzyło w roku 2014, kiedy wprowadzono podatek w postaci 2% od przychodu podkreślam, ponieważ lasy w ogóle nie płacą podatku dochodowego od podstawowej działalności.
Więc tak naprawdę to był, jak to leśnicy określają, niekonstytucyjny zapis, to był cios w ich podstawy działania. Niemniej ten podatek cały czas w tej chwili jest i on wynosi 2% od przychodu. Gdyby lasy się okazało zarabiają na przykład ponad miliard złotych, no to mogłoby się okazać, że no, tak naprawdę to warto by się schylić i zażądać od nich nieco więcej, więc lasy państwowe są tutaj w tej sytuacji mistrzami w ukrywaniu tego zysku. I to jest podstawowa rzecz, którą chciałbym powiedzieć, ponieważ w tych komentarzach dotyczących tego, co robią lasy państwowe, bardzo często się powtarza taki zarzut mówiący, no cóż, lasy państwowe są zainteresowane zyskiem. I te wszystkie problemy, o których mówimy, wynikają z chęci zysku. Otóż to jest jeden z podstawowych błędów. Lasy nie są zainteresowane bardzo, albo przede wszystkim nie są zainteresowane zyskiem. I tutaj moja opinia jest całkowicie zgodna z tym, co mówią leśnicy. Dlatego, że można powiedzieć z jednej strony, że to dobrze, że nie są zainteresowane zyskiem, ale można z drugiej strony powiedzieć, że to źle. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zysk to różnica między przychodami i kosztami, no to zauważmy, że można zysk zwiększyć dwojako, albo zwiększyć przychody, albo zmniejszyć koszty. I gdyby naprawdę Lasy Państwowe jako instytucja były zainteresowane zyskiem, na przykład chciałyby, nie wiem, 1,5 albo 2 miliardy zysku wykazać, no to mogłyby to w dość łatwy sposób zrobić, obniżając koszty. No ale tak nie robi, w związku z tym zarzut, że lasy jako instytucja kierują się zyskiem, jest po prostu z gruntu niesłuszny. Można oczywiście powiedzieć, że pracownicy lasów państwowych, czy management, czy ludzie, którzy tam są w środku, są zainteresowani zwiększeniem swoich przychodów. No tak, to jest oczywiście prawda. Temu nie można zaprzeczyć. Niemniej to zupełnie jest coś innego niż żądza zysku instytucji jako całej. I teraz zastanówmy się nad taką rzeczą, co można powiedzieć o, sekundeczkę, muszę tutaj wejść, o tak. Tutaj mamy parę rzeczy jeszcze ciekawych, o których tylko wspomnę, ponieważ jednym z podstawowych elementów bilansu Lasów Państwowych jest tak zwany fundusz leśny. O nim się dużo mówi. Fundusz leśny powstaje dzięki temu, że każde nadleśnictwo wpłaca do tego funduszu mniej więcej 14% od przychodów swoich ze sprzedaży drewna. Ten fundusz w całości zwiększa się. Jego zwiększenie na przykład w ciągu tego roku wynosiło 1,4 mld złotych. To jest, mówiąc kolokwialnie, kupa kasy. Ten fundusz powstaje głównie, i tu ponad miliard złotych powstaje właśnie z tego odpisu podstawowego. A oczywiście wydatki z tego funduszu to są głównie wydatki na bardzo ważną pozycję, która się nazywa wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej oraz zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa. To jest ta słynna rzecz, czyli przepływy między w gruncie rzeczy nadleśnictwami, które zarabiają pieniądze, a tymi, które nie zarabiają. My, jako fundacja, poprzez wielu posłów przez lata otrzymywaliśmy pełną informację, proszę tutaj popatrzeć, pełną informację dotyczącą tego, jak te przepływy wyglądają. Może sobie pozwolę tutaj. Mam chyba Warszawy, tylko nie wiem dlaczego. Sekundeczkę. Ja tu postaram się to rozszerzyć. Dobra. Nie wiem, dlaczego tu się nie pokazuje. W każdym bądź razie coś dziwnego jest. A tu prost, dobra. O. Proszę Państwa, mieliśmy możliwość zobaczenia, co się dzieje na tych przepływach pomiędzy nadleśnictwami na funduszu leśnym przez kolejnych 6 lat, począwszy od roku, proszę popatrzeć, od roku 2014 niemalże, i to w odniesieniu do każdego nadleśnictwa, które mogliśmy tutaj rozwijać. Pozwoliło nam to zobaczyć, które nadleśnictwa są na minusie, które są na plusie. Nie ukrywam, że tutaj bardzo ciekawe rzeczy można było zobaczyć.
I cóż można powiedzieć, sprawa znana oczywiście, nadleśnictwa karpackie, generalnie górskie, korzystają z tego funduszu leśnego i białowieskie również, natomiast największymi płatnikami do tego funduszu są bardzo dochodowe nadleśnictwa północnej i zachodniej Polski generalnie. I tak sobie właśnie te dane analizowaliśmy, proszę Państwa. Coraz więcej o nich się mówiło, coraz więcej, aż nadszedł rok 2021, dla których danych nie mamy. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ich po prostu nie ma. A nie ma dlatego, że na interpelację poselską, która brzmiała dokładnie tak samo jak przez poprzednie 6 lat, w tym roku pan minister Siarka odpowiedział lakonicznie jednym zdaniem, wszystkie te dane, uważam, te dane, które tutaj widzicie Państwo w postaci tej olbrzymiej tabeli bazy danych, że wszystkie te dane są po prostu dostępne w sprawozdaniu Lasów Państwowych. Czyli przekładając na nieco złośliwą trawestację cytatu z filmu Barei, mam Pana płaszcz i co mi Pan zrobi. Mam nadzieję, że otrzymamy te dane. Tam walka, że tak powiem, jeszcze o to trwa. Ale to, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ciekawe. Ja bym bardzo chętnie odpowiedział na pytania dotyczące tego, co Państwo sądzicie na ten temat. Bo to jest temat sam sobie. Teraz tak, wyjdźmy z tego Excela. No i teraz zamknijmy Fundusz Leśny i zajmijmy się takim problemem, taką rzeczą, która jest też szeroko dyskutowana, ponieważ zawsze prędzej czy później, po kilkunastu minutach jakiejkolwiek rozmowy na temat finansów Lasów Państwowych, pojawia się magiczne słowo, które się nazywa samofinansowanie. To oznacza, że Lasy Państwowe są jednostką pozabudżetową, w związku z tym nie czerpią niczego z budżetu. Lasy Państwowe mają taką poduszkę, można powiedzieć sadełko, kolokwialnie, czyli taką ilość pieniędzy, która umożliwi im przetrwanie ewentualnie ciężkich czasów, nie będą musiały sięgać przypuszczalnie po pomoc państwa oraz przede wszystkim również potrafią przerzucać, tak jak powiedziałem, duże ilości pieniędzy pomiędzy nadleśnictwami, umożliwiając trwanie gospodarki leśnej w tych terenach, które są najczęściej strukturalnie trwale deficytowe. To nie jest, zdarza się oczywiście tak, że przyjdzie jakiś kataklizm i faktycznie wtedy nadleśnictwo może nie wykazywać żadnych przychodów przez 10 lat, tak też zdarza się, ale najczęściej fundusz leśny jest sposobem transferowania zysków do tych miejsc, gdzie ten deficyt, jak podkreślam, jest strukturalny i trwały. To jest w ogóle problem sam w sobie, czy taka gospodarka leśna tam powinna być prowadzona. Przy okazji, to już wielokrotnie mówiono, przy okazji często się zdarza, że to są najcenniejsze przyrodniczo tereny, w związku z tym są dwa powody dodatkowe, dla którego być może warto rozważyć, czy w ogóle taka gospodarka ma tam sens. Ale tutaj to słowo finansowanie jest warte jest szczególnej uwagi. Lasy Państwowe polskie nie płacą opłaty, którą moglibyśmy nazywać dzierżawą terenu, czy użytkowaniem wieczystym, czy czymś w tym rodzaju. No i trudno się dziwić, że jeżeli ktoś ma za darmo oddane w użytkowanie 1/4 Polski, no to na tym zarabia. No trzeba być naprawdę wyjątkowo niesprawnym, żeby nie zarabiać. Więc można powiedzieć tak, widać to doskonale na takim bardzo ciekawym porównaniu, które tutaj Państwu chciałem pokazać. Już to zrobię. Mianowicie, proszę Państwa, tutaj, ja tutaj pokażę slajd dla slajdów. Odbiorę tylko. To jest bardzo ciekawe porównanie, które jest za zeszły rok, a potem pokażę jeszcze parę innych, które pokazuje przedsiębiorstwo Lasy Państwowe na tle bardzo podobnych przedsiębiorstw publicznych z krajów okolicznych. W przypadku Niemiec lasy publiczne są na szczeblu landu, więc tutaj akurat w tej kolumnie numer 4 mamy lasy bawarskie, ale mamy obok fińskie, litewskie, łotewskie, i na końcu mamy słowackie. Proszę Państwa,
Zaznaczyłem tak na żółto i na pomarańczowo kilka takich ciekawych danych. Otóż przeciętna liczba zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych na 1000 hektarów lasu w lasach polskich jest najwyższa w Europie. 3,3 osoby. W lasach fińskich jest to 1,30, czyli 0,1 osoby na 1000 hektarów. Oczywiście są lasy, które mają mniej więcej tego samego rzędu wielkości dane jak słowackie, 2,4 czy czeskie. Jednak no, w skali Europy nikt nie jest w stanie pobić lasów polskich. Zatrudnionych jest osób dość sporo. Proszę zwrócić uwagę, że koszty wynagrodzeń również w lasach polskich to jest na hektar lasu, to jest taki sam jak w lasach bawarskich czy austriackich. Przy całym szacunku jednak i wynagrodzenia ogólnie rzecz biorąc w zachodniej Europie, w takich bogatych krajach jak właśnie Bawaria czy Austria są wyższe generalnie, więc to, że na jeden hektar wypada tyle samo kosztów wynagrodzeń w Polsce, no jest też warte uwagi. Na dole, przepraszam, tutaj nie widzę, bo niestety mi się to jakoś ukryło, jest bardzo ciekawa jedna liczba, w postaci wysokości obligatoryjnej wpłaty do budżetu Skarbu Państwa, do budżetu publicznego z jednego metra sześciennego albo z jednego hektara. W Polsce to było 18 euro. Ogólnie rzecz biorąc, od tego trzeba odliczyć dotacje i potem mamy, nie, to jest chyba, przepraszam, to jest ujęta jeszcze, to jest netto, czyli po dotacjach. Tu jest dość niska, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę 20 rok, no to proszę zwrócić uwagę, lasy czeskie w ogóle po prostu mają bardzo mało. Jest bardzo mało, dlatego że tam była klęska. Więc warto się przypatrzeć i w związku z tym wymagały pewnych dotacji. Warto się popatrzeć jednak, tutaj mam, przepraszam, o. To jest najciekawsze, ponieważ to są średnie za lata 2016 do 2020 i tutaj widać pozycję lasów państwowych na tle lasów europejskich. Ile z jednego hektara, podkreślam, euro płaconych jest przez lasy polskie w porównaniu z lasami innych krajów. Ta wpłata netto w roku 2019 i 2020 była bardzo zbliżona tylko dlatego, że jak powiedziałem, w lasach okolicznych krajów była naprawdę prawdziwa klęska, w związku z tym zwolniono z obowiązkowych opłat te przedsiębiorstwa, ale w roku normalnym tak zwanym, czyli powiedzmy w roku 2016-2017 jeszcze tą klęską, no to proporcja była zastanawiająca. W lasach państwowych polskich płacono około 17, 19, 22 euro z hektara, a ta średnia europejska była o wiele wyższa, znacznie powyżej 40 euro. Oczywiście jest odpowiedź na to, dlaczego takie są różnice, ponieważ jak podkreślają polscy leśnicy, lasy polskie spełniają zupełnie inne funkcje. Wskazują tu na funkcje edukacyjne na przykład. No, to jest wytłumaczenie, które jest w pewnym sensie, wiarygodne, ale nie wyjaśnia absolutnie takiej dużej rozpiętości. To jest właśnie ta tak zwana tajemnica finansowania. Znaczy, jeżeli ktoś płaci tylko 17 albo 19 euro z jednego hektara, no to trudno, żeby nie umiał się sam finansować. Tak? Jednak wydaje się sprawiedliwą uiszczanie jakiejś opłaty za użytkowanie środowiska. I gdyby taka opłata była sprawiedliwie skalkulowana na poziomie europejskim, no to niestety mogłoby się okazać, że lasy państwowe przy tym poziomie kosztów, które mają w tej chwili, nie byłyby w stanie na siebie zarobić, musiałyby te koszty zmniejszyć. Tutaj, jak wynikało z tej poprzedniej tabeli, ta rezerwa na zmniejszenie kosztów jest olbrzymia. Jest olbrzymia. 26 tysięcy ludzi to jest, mówiąc kolokwialnie, dużo, dużo, dużo ludzi. Zastanawiające jest to, że oczywiście tutaj stanowiska tak zwane robotnicze stanowią bardzo dużą, bardzo małą część, to jest chyba z tego co pamiętam 1400 osób, więc można powiedzieć, że reszta to są ludzie pracujący w nadzorze generalnie. Dla porównania na stanowiskach robotniczych w ZUL-ach, czyli w przedsiębiorstwach, które wykonują pracę na rzecz lasów państwowych, to pracuje przypuszczalnie około 40 tysięcy ludzi.
To jest bardzo ciekawa rycina, na którą chciałbym się zatrzymać. Udział kosztów wynagrodzeń pracowników na stanowisku nierobotniczy w kwocie stanowiącej równowartość przychodów. Tak? Czyli mamy znowu lasy państwowe, polskie, w których ten procent kosztów wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych jest no zwykle dwa razy wyższy niż średnia europejska. Więc tutaj pod tym względem lasy polskie się różnią od swoich odpowiedników europejskich. W taki oto sposób, że no, ta gospodarka jest prowadzona, mówiąc szczerze, dość rozrzutnie, można powiedzieć, a to wynika właśnie z tego dogmatu o samofinansowaniu. Problem polega na tym, że to ma głębokie źródła historyczne. Gdzieś na początku lat 90. była sytuacja, myślę, że większość widzów to są ludzie młodzi, którzy tego nie pamiętają, ale mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy no, budżet się sypał generalnie, zadłużenie było wielkie i dla sterującego wówczas finansami Leszka Balcerowicza propozycja samofinansowania była no, niezwykle kusząca, ponieważ wszystko wskazywało na to, że lasy będą kolejnym kamieniem u szyi dla polskiego budżetu, więc ta propozycja spotkała się z entuzjastycznym odzewem ze strony ministra finansów. No i faktycznie było też tak, to wszyscy leśnicy muszą powiedzieć, przyznają i chętnie o tym nawet mówią, że w latach 90. autentycznie pieniędzy w lasach brakowało. Ta relacja między lasami a na przykład przemysłem drzewnym no była zupełnie inna niż na przykład dzisiaj. No i można powiedzieć, że lasy państwowe częściowo były na garnuszku przemysłu drzewnego. Jest w tej chwili zupełnie inaczej. Niemniej ten ciężki okres, o którym leśnicy mówią, jest prawdą i oni zawsze podkreślają, że no, było ciężko, ale być może ciężko dalej będzie, tak? Więc to jest taki argument, który mówi odczepcie się troszeczkę od lasów państwowych, ponieważ w momencie, kiedy rzeczywiście będzie katastrofa, a może się taka katastrofa zdarzyć, to my po te pieniądze publiczne nie sięgniemy, ponieważ mamy własne. Tak będzie, czy nie będzie, kto tu wie. Ja jestem bardzo, jak powiedziałem, sceptycznie nastawiony do atakowania i szermowania w ogóle pojęciem zysku, czy jego braku, czy do dążenia do zysku, bo to jest jedna z takich obelg, które tutaj się w tej przestrzeni publicznej używa w lewo i w prawo. Ja myślę, że moim skromnym zdaniem to nie jest takie proste. Można by z punktu widzenia czysto ekonomicznego lasy państwowe uczynić przedsiębiorstwem o wiele bardziej zyskownym, wnoszącym o wiele więcej do budżetu, przy zachowaniu dokładnie takich samych reżimów ochrony przyrody, które w tej chwili panują. Co więcej, nawet większych reżimów ochrony przyrody. To nie jest tak, że jak to leśnicy często mówią, no jeżeli mielibyśmy być bardziej zyskowni, no to na pewno będzie to kosztem przyrody. Często taki argument słyszę. Wydaje mi się, że klasyczny przykład z nadleśnictwami, które są deficytowe, pokazuje, że gdyby je po prostu z dnia na dzień zamknąć, po prostu, zamknąć dla dobra przyrody, no mogłoby się skończyć tym, że lasy państwowe miałyby większy zysk. Jeżeli ktoś ma cztery sklepy, jeden sklep przynosi stratę, no to tak naprawdę zamknięcie tego sklepu powoduje, że zysk firmy jako całości wzrasta. I to jest bardzo ważna rzecz, bo z tego samofinansowania wynika właśnie często argument używany, że no cóż, jeżeli mamy własne pieniądze, to możemy sobie dokładać do własnych nadleśnictw tyle, ile chcemy. To jest nasza wewnętrzna sprawa. Ja się głęboko z tym twierdzeniem nie zgadzam, wielokrotnie o tym pisałem i mówiłem. To jest dla porównania tak, gdybyśmy na przykład mieli, powiedzmy, prezesa państwowej wielkiej spółki, powiedzmy Polska Miedź, który w listopadzie dałby prognozę zysku na poziomie 1,5 miliarda. Tak? Zbliżałby się koniec roku i zarząd by stwierdził takiej Polskiej Miedzi, że no cóż, szykuje się na to, że zarobimy 1,5 miliarda. No cóż, ale okazałoby się po ogłoszeniu bilansu, że nie ma 1,5 miliarda, tylko że jest miliard. Bo 500 milionów zarząd
wyrzucił, lokując jakieś nieistniejące złoża w Kongo albo na Antarktydzie. No cóż, no wtedy co by się stało? No wyrzucilibyśmy takiego prezesa, bo jest winien temu, że mogło być miliard, a jest milion. No, a jest, mogło być 1,5 miliarda, a jest tylko miliard, przepraszam. No bo chyba wydawałoby się absurdalnym sposób jego argumentacji, takim mówiący, no słuchajcie, ale miliard to też jest dużo, odczepcie się, miliard jest dużo, tak? No więc to co z tego, że mogłoby być 1,5 miliarda, jest miliard, to jest okej. Okay. Więc to samo w zasadzie stosuje się do lasów państwowych, ja o tym często mówię. Lasy państwowe zarabiają 700 milionów, ale naprawdę, gdyby te wszystkie przepływy finansowe i wydatki i koszty, gdyby zoptymalizować, nie byłoby żadnym problemem, żeby takie lasy mogły zarabiać 1,5 miliona, a może nawet 2 miliardy, 1,5 miliarda, być może nawet 2 miliardy złotych, tak jak podkreślam, bez specjalnego uszczerbku dla przyrody. Wiem, że ten temat, o którym powiedziałem, no wywołuje często bardzo gorące emocje. Muszę powiedzieć, że uderza w taki dość czuły punkt leśników, tak? Bo to jest zamknięta grupa, być może, przepraszam, część moich słuchaczy to są w tej chwili leśnicy pracujący w lasach państwowych, ale te zarzuty, o których ja tutaj mówię, to częściowo to są zarzuty, nie wynikają wcale na przykład z zazdrości o wysokie zarobki. Nie jest tajemnicą, że lasy państwowe dawały dobrze zarobić i płace przeciętne w zeszłym roku wyniosły około 9200 średnio. Średnio. Przy czym od razu chciałem powiedzieć, że mediana jest zbliżona do średniej, to znaczy, że tego rozrzutu dużego nie ma. To znaczy nie jest tak, że ludzie w RDLP albo w centrali zarabiają o wiele więcej niż w nadleśnictwach. Nie, wcale nie jest. Analizowaliśmy to, to jest 200-300 zł średnio różnicy, więc powiedzmy, to nie jest tak, że Warszawa tutaj zagarnia jakieś gigantyczne pieniądze kosztem szeregowych leśników. No po prostu tak jest, że w lasach się dobrze zarabia, tego nie trzeba ukrywać. I ja uważam w ogóle, że wszyscy specjaliści, a takimi są leśnicy, no w Polsce powinni dobrze zarabiać. No ale jeżeli powinni dobrze zarabiać leśnicy, no to dlaczego nie policjanci ruchu drogowego, którzy, tak jak mój kolega jeden, zbiera czasami zwłoki z jezdni co 3 tygodnie, to nie jest zbyt przyjemne. Interweniuje w bardzo dramatycznych sytuacjach, bardzo stresowych, no ale no nie zarabia ile leśnik, mimo że też ma wyższe wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. Jest takich profesji w Polsce sporo, które też zasługują na szacunek. Na przykład chociażby bardzo blisko pracownicy parków narodowych, którzy no niewiele mniej stresującą pracę wykonują, może nawet trochę lżejszą, ale nie na tyle, żeby zarabiać 2 czy 2,5 razy mniej. Więc to jest problem, który powinien się jakoś rozwiązać w taki sposób, żeby te zarobki, ja życzę wszystkiego najlepszego leśnikom, ale na dłuższą sprawę sytuacja, w której tylko w Polsce relacja średniej płacy leśnika do średniej płacy krajowej jest inna niż w Bawarii, w tej Estonii, Słowacji i Czechach, no taka sytuacja na dłuższą metę no musi powodować jakieś perturbacje i kłopoty i zarzuty opinii publicznej, no trzeba z tym coś zrobić. Wydaje mi się, że powolutku te zarobki powinny jakoś przynajmniej zbliżać się do innych, albo te inne powinny być podwyższane. Ale to tyle w tym temacie. To nie jest mój główny obiekt zainteresowań. Tak jak podkreślam, życzę leśnikom wszystkiego najlepszego. Uważam, że nie tylko leśnicy, ale również inne budzące szacunek profesje powinny być wynagradzane solidnie. No i tego sobie wszystkiego życzmy. Proszę Państwa, będę bardzo ciekawy, jeżeli padną jakieś pytania. Gutku, powiedz mi, czy ty będziesz czytał tutaj też te pytania z czatu? Halo? Dobra. Tak. To dobieraj, powiedz, które są nieprzyzwoite pytania, to nie będę odpowiadał. Dobrze, pojawiło się kilka pytań. Okej, więc zaczynam na przykład tak. Ciekawe pierwsze pytanie. Dobrze. Publikuję pierwsze pytanie, nie wiem czy Antoni widzisz, przeczytam.
Zyskowność można zwiększyć, wyłączając nierentowne obszary, ale pozostaje problem zapewnienia drewna przemysłowi, czyli w efekcie użytkownikom końcowym, nam wszystkim. Nie wiem, czy dobrze myślę. Dobrze pan myśli. Znaczy to jest podstawowy problem. Mniej więcej pozyskanie w lasach państwowych wzrasta bardzo powoli. Mniej więcej w tej chwili w ostatnich latach oscyluje wokół 40 milionów metrów sześciennych. Pytanie, czy można stopniowo wyłączać niektóre obszary z gospodarki leśnej, mniej więcej starając się zachować dotychczasowy poziom pozyskania. Więc, proszę Państwa, wydaje się, że tak, można to ostrożnie zrobić, ale powiem tak, że jeśli chodzi o pozyskanie, wszystkie prognozy mówią, że w wariancie tak zwanego business as usual, czyli tego pozyskania na poziomie intensywności, taki jak i do tej pory, można się spodziewać, że pozyskanie wzrośnie do niemal 50 milionów metrów sześciennych w ciągu 10 lat. Tak jak był duży artykuł w 2019 roku i wszyscy się do tego artykułu, do tej analizy z Instytutu Badawczego Leśnictwa odwołują. I to pokazuje, że gdybyśmy na przykład nie chcieli wzrostu do 50 milionów, tylko zachowalibyśmy ten poziom 40 milionów, no to te same 40 milionów z roku na rok można by pozyskiwać z coraz mniejszej powierzchni. Ponieważ tu wchodzę w sprawy niefinansowe, pozwolę sobie tylko krótko powiedzieć, że nie jest tak, że nie można lasu, że nie można pozyskiwać bardziej intensywnie w niektórych częściach lasu. Wręcz niektórzy, się powołuję na pana profesora Szwagrzyka, mówią o tym, że w lasach gospodarczych, które są nastawione na produkcję drewna, a zwłaszcza w monokulturach jednowiekowych, no trzeba z tymi rębniami, z tymi trzewiezami też chodzić dość intensywnie i być może nawet wcześniej, przebudowując te drzewostany, co z kolei będzie powodowało większą podaż drewna z tych lasów, po to, żeby coraz większą część można było wyłączać tych nierentownych, a zarazem, jak podkreśliłem, tych wartościowych przyrodniczo. Dobra. Dobrze. Widzę, że pan Jarosław ma kilka pytań, więc może opublikuję kolejne. Czy ta niska wpłata netto, chodzi o niską wpłatę netto do kasy publicznej, tak to rozumiem, nie wynika trochę z innego systemu gospodarowania, jednak trochę bardziej proprzyrodniczego niż lasy na zachodzie? Więc ja uważam, że w tym pytaniu najważniejsze jest jednak trochę. Słowo trochę jest tutaj kluczowe. To znaczy, ja moim skromnym zdaniem uważam, że lasy polskie pod względem ekologizacji swojej gospodarki leśnej stoją na takim średnim poziomie. Nie są bardziej proprzyrodnicze. Proszę zwrócić uwagę na przykład, jaki jest poziom odnowienia naturalnego w polskich lasach w porównaniu z innymi lasami. Tak? No jest bardzo niski. Jaki jest poziom na przykład martwego drewna średnio w Polsce? No też nie jest rewelacyjny. Są lasy wokół nas, które poziom martwego drewna mają wysoki. No to są takie dwa podstawowe, bazowe wskaźniki, które mówią, jak mniej więcej jak ekologiczne są lasy. Więc ta różnica we wpłacie netto to absolutnie nie wynika z tego. Wynika po prostu z tego, że koszty, jak podkreśliłem, na jeden hektar są o wiele wyższe. W związku z tym tych pieniędzy mało zostaje, bo gdyby się okazało, że wpłaty powinny, gdyby doszły do poziomu europejskiego, można by to zrobić bez problemu, pod warunkiem, żeby jednak zoptymalizowano koszty, co jak myślałem, jest całkiem możliwe. Dobrze. Kolejne pytanie. Marta zadała takie pytanie. Dlaczego pana zdaniem lasy państwowe nie zrezygnują z gospodarowania w nadleśnictwach deficytowych i nie oddadzą je na obszary ochrony przyrody? No tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Jeśli popatrzeć na czystą matematykę, to gdybym się kierował zyskiem, to bym to pierwsze zrobił, tak? Ale jednak lasy tego nie robią. I tutaj mamy czynniki, które są dwa. Po pierwsze, niebywała solidarność tego esprit du corps, można powiedzieć, czyli tego poczucia solidarności wszystkich leśników. Leśnik leśnika nie zostawi na lodzie, nie zamknie jakichś nadleśnictw. Nie, to nie jest tak łatwo w terenach, zwłaszcza od odległych, nagle wyjść z pracy i powiedzmy pójść do innego podobnego przedsiębiorstwa. Takiego nie ma. Lasy są bardzo solidarne.
i chcą po prostu dać pracę tym ludziom. Oczywiście z punktu widzenia państwa jako całego jest to, czy nawet firmy jako całości, jest to niedobre działanie, natomiast bierze się pod uwagę tak zwane czynniki społeczne. Ale oprócz tego jest pewne założenia tak zwanej wielofunkcyjnej, trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej, która jest takim fundamentem, takim filozoficznym fundamentem. My tu się śmiejemy czasami, że to jest zrównoważona gospodarka na każdym hektarze. Tam, gdzie się da wjechać, tam będziemy rżnąć. To jest zdanie byłego nadleśniczego z Lutowisk, mówi wszędzie się, proszę Państwa, dobiegać, wszędzie się. W związku z tym można tą gospodarkę prowadzić wszędzie, a to wynika właśnie z takich filozoficznych założeń, że te trzy funkcje lasu, to znaczy przyrodnicza, społeczna oraz ekonomiczna, gospodarcza, mogą harmonijnie współistnieć. Wręcz podstawa taka naukowa jest wielokrotnie formułowana przez prominentnych naukowców działających no, częściowo na rzecz lasów państwowych. Ja tu wspominę o profesorze Brzezieckim, który właśnie bardzo lansuje tezę, że jakakolwiek ochrona bierna lasu jest wręcz szkodliwa. Tutaj podaje się przykład rezerwatu z Puszczy Białowieskiej, ścisłego rezerwatu, który 100 lat ponad jest rezerwatem. No i wskazuje się tam na takie bardzo złe procesy rzekomo, które powodują, że ten las się degraduje, nie odpowiada idealnemu modelowi lasów i tak dalej. Czyli jest taka ogólnie rzecz biorąc filozofia, że las sobie sam nie poradzi. Podkreślam, to jest prawda w dużej mierze, dlatego że faktycznie lasy monokultury są bardzo narażone w tej chwili na zjawiska związane ze zmianą klimatu i tutaj trzeba leśnikom przyznać rację, że faktycznie to tam trzeba coś robić. Te lasy wymagają opieki, tylko że no, jednak jest kwestia skali, to znaczy ja nie wierzę, że 20% lasów nie można zostawić, tak? Ale jak podkreślam, tu jest taki etos, to jest takie przekonanie, że jeżeli oddamy im trochę, no to może zabiorą więcej, tak? Cała ta dyskusja wokół wprowadzenia w życie strategii bioróżnorodności, tutaj wspomnę o tym. Państwo z pewnością wiecie, że jednym z założeń tej strategii jest to, żeby objąć 10% powierzchni lądów Europy ochroną ścisłą. Ścisłą, my to nazywamy eurościsłą, bo to nie musi koniecznie odpowiadać prawnemu pojęciu ochrony ścisłej w Polsce. No i teraz tak, no, lasy polskie są bardzo przeciwne temu, dlatego że No cóż, będą musiały zrezygnować z olbrzymiej części gospodarki leśnej, ale podejście lasów wygląda w ten sposób. 10% to jest bardzo źle, to jest niewykonalne, to jest katastrofa, natomiast byłoby to racjonalne, gdyby za tym poszło kolejne na przykład określenie mówiące nie, 10 nie, ale na przykład 7 tak, a może 6. Może dwa. Wiecie Państwo, targowaliście się może gdzieś tam na rynku w jakimś suku w arabskim kraju, no to wiecie, że można dojść do porozumienia, nawet jeśli stanowiska są bardzo odległe, ale nie może być tak, że ktoś mówi zero. No bo na razie z drugiej strony trzeba mieć kompletnie zero. Znaczy nie możemy dać 2,5 miliona hektarów pod ochronę ścisłą, ale na pytanie, a czy możecie oddać 800 hektarów w zakolu SAN-u, czy gdzieś tam koło widełek w nadleśnictwie stuposiany? Nie. Nie. Czyli nie ma pozycji wyjściowej, w ogóle nie ma kroku, nie ma jakiegoś ruchu w kierunku, żeby się gdzieś spotkać, nie wiem, w środku, w dwóch trzecich, w jednej trzeciej, nieważne gdzie, gdzieś pomiędzy stanowiskami. Po prostu jest totalne się okopanie wynikające z takich ideologicznych założeń, to znaczy oddamy im 800 hektarów, zażądają 1000, potem zażądają 10 tysięcy, potem miliona i tak dalej, więc najlepiej nie oddawać nic. Bo jeszcze wyjdzie na to, że jesteśmy słabi. Bo słabość, oddanie czegokolwiek pod przymusem jest zupełnie tylko oznaką słabości. No ja nie chcę porównywać, bo dzisiejsze czasy wojenne to jest taka analogia dość łatwa, żeby pokazać, kto tak myśli. Ale nie będę na to pole wchodził. Kolejne pytanie. Tym razem Paweł. Z czego według Pana wynikają tak duże różnice płacowe między pracownikami lasów państwowych i pracownikami parków narodowych? Czy nie skutkuje to faktem odpływu wartościowych pracowników do lasów państwowych?
Sekundeczkę, no szybko. Z czego wynika? No to jest bardzo proste. Znaczy każda organizacja, która nie jest poddana kontroli, nie podlega budżetowi, nie podlega ograniczeniom zewnętrznym, no zwiększa w sposób nieograniczony swoje kompetencje. Tak? Swój zakres działania, swój zakres władzy. To jest normalne, podręcznikowe wręcz zdanie dotyczące tego, jak działają organizacje. Więc jeżeli komuś się pozwoli zabrać dwa razy więcej, no to zabierze. No to każda organizacja zabiera tyle, ile może. A takiego narzędzia nie miały parki narodowe, które były w budżecie. No więc tak jak było rzeczywiście 20 lat temu, kiedy te pensje były bardzo podobne, no ale tamte stanęły w miejscu, bo stanęły w miejscu tak samo jak pensje ratowników medycznych, nauczycieli, Bóg wie kogo, a ci powiedzmy oderwali się, może inaczej, zerwali się trochę ze smyczy budżetu, no i zwiększyli swoje dochody. No i cóż można powiedzieć, czy skutkuje to faktem odpływu wartościowych pracowników? Oczywiście, że tak. No, ja znam osobiście wiele osób, które pracują w Lasach Państwowych, pracowały kiedyś na przykład w RDOŚ-u albo pracowały w Parku Narodowym. No niestety w tym parku ostatnio się polepszyło troszeczkę, bo trzeba tu przyznać, że dzięki osobistemu zaangażowaniu tutaj pani minister Golińskiej, którą serdecznie pozdrawiam, udało się zwiększyć nieco dotację budżetową dla parków narodowych, która to dotacja była na poziomie 88 milionów przez wiele, wiele lat. W tej chwili będzie wynosiła około 135, co pozwoliło na takie podwyżki rzędu 1500 zł. Według relacji moich znajomych z parku, więc troszeczkę się polepszyło, no ale to dalej jest za duża różnica. To jest takie gonienie króliczka, które się nigdy nie uda, ponieważ lasy zwykle też zwiększają swoje przychody, swoje, przepraszam, dochody i pensje co roku, regularnie. Tu jest jedno ciekawe pytanie, przepraszam, to pierwsze. Bardzo ciekawe. Które pytanie? Jak oceniam, czy jesteśmy gotowi jako społeczeństwo, żeby ponosić koszty finansowania funkcji środowiskowych lasów, rezygnacji samofinansowania się PGLLP? To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo można powiedzieć tak. Narasta przekonanie w leśnictwie europejskim, że należy płacić lasom za różne rzeczy, nie tylko za drewno, przede wszystkim za tak zwane usługi ekosystemowe. To się sprawdza, to znaczy usługi ekosystemowe są prawdziwymi usługami, za które warto zapłacić, społeczeństwo jako całość może to zapłacić. Jednak powiem tak, to jest rachunek, który się spina na poziomie całego państwa. Natomiast oczywiście na poziomie lasów to będzie duży problem. Bez wątpienia jako społeczeństwo jesteśmy w ogóle gotowi, żeby za takie rzeczy płacić. Takie pionierskie badania to są profesora Giergicznego, który pokazuje, ile według Polaków warta jest na przykład Puszcza Białowieska. Tak? Puszcza Białowieska, która jest jakąś wartością, która o jakieś kolosalne rzędy wielkości przekracza wartość drewna, które się tam wydobywa i pozyskuje. W związku z czym tak naprawdę na zdrowy rozum można by łatwo powiedzieć, że społeczeństwo jest gotowe zapłacić na przykład za to, żeby Puszcza Białowieska była niecięta. Przy czym, tak jak mówię, to w świetle recovery plan i tak dalej, tych wszystkich strategii europejskich i w świetle tego, że bardzo duża część lasów w Europie jest prywatna, to tam jednak ochrona przyrody musi zaistnieć poprzez mechanizmy rynkowe. Znaczy trzeba po prostu zapłacić właścicielowi lasu za to, żeby spełniał funkcje ekosystemowe, a nie żeby po prostu las wycinał. Więc czy te mechanizmy w stosunku do lasów prywatnych można zastosować do lasów państwowych? Generalnie też tak. To będzie taki mechanizm, że po prostu coraz więcej tych usług będzie się wyceniało i państwo jako całość będzie za te usługi płaciło. To jest przyszłość. Mam propozycję dość ogólnego pytania. Zobaczymy, w jaki sposób pan Antoni się
odniesie. Co Pana zdaniem należałoby zmienić w obecnym modelu działania lat państwowych? Dość szerokie pytanie, ale może skupmy się na kwestiach finansowych. No tak, ale finansowe się wiążą z innymi. Wydaje mi się, że transparentność przede wszystkim i zewnętrzna kontrola. To wszyscy powtarzają. Tak naprawdę, nie wiem, nawet niedawno rozmawiałem tutaj z Augustynem i też nie ukrywam, że organizacje pozarządowe będą chciały przedstawić propozycje pewnych zmian zarówno w ustawie o lasach, jak i w ustawie o ochronie przyrody. Generalnie jeśli chodzi o finanse, no cóż, no, lasy państwowe po prostu trzeba odchudzić. No, to jest podstawowa sprawa. No, matematyka jest jedna i herbata się nie robi słodsza od mieszania, po prostu trzeba ten cukru dodać. Tak? Więc ten model powinien być przejrzysty, powinna być kontrola zewnętrzna w postaci na przykład Rady Nadzorczej. W tym celu mogłoby w zasadzie stać się Lasy Państwowe, mogłyby się stać spółką Skarbu Państwa, tak zwaną spółką publiczną. Jeszcze parę lat temu profesorowie Hausner i Żylicz napisali taki duży artykuł proponujący właśnie taką formę organizacji, która by potrafiła zapobiec tym obawom, o którym się często mówi. No bo, proszę Państwa, prawda jest taka, że jeżeli my wspomnimy o spółce Skarbu Państwa, no spółka ma udziały, tak? A jak ma udziały, no to już tutaj się czerwona lampka zapala, jak udziały, no to przypuszczalnie może te udziały sprzedać. A jak można sprzedać, no to już nie wiadomo komu, tak? Czyli znowu się pojawia ten demon prywatyzacji, którym się straszy przy każdej okazji jakiejkolwiek reformy. Reforma lasów państwowych, jakakolwiek racjonalizacja tego, co tam się dzieje, napotka na opór, to jest normalne, że będzie ten opór, ale proszę Państwa, jak 2 plus 2 jest 4, że na sztandarach tego oporu przede wszystkim będzie podniesiona sprawa rzekomej prywatyzacji, no bo to jest straszak, którym się najczęściej straszy. Czy by to była prawda, czy nie, nie ma znaczenia. Najlepiej walnąć jeszcze komu tam, nie daj Boże, narodowi wybranemu, żeby jeszcze to sprzedać na przykład, no to wtedy, wiesz, to wtedy po prostu już ludzie reagują bardzo prawidłowo i się denerwują, w związku z czym temat spada z wokandy, no i lasy państwowe znowu sobie robią to, co mogą sobie robić bez żadnej kontroli. Więc tak jak powiedziałem, to powinna być przejrzysta struktura, która powinna podlegać kontroli. Rzeczywiście tutaj z udziałem pracowników nauki, przypuszczam, że z udziałem jakichś organizacji pozarządowych, my sobie nie rośnimy tu prawa, żeby tutaj rządzić lasami państwowymi, ale jakieś zdanie tutaj powinno społeczeństwo szersze mieć. No i tak generalnie w tym kierunku powinno to pójść. Dobra. Kolejne bardzo ciekawe pytanie. Znowu pan Jarosław Paciorek. Wydaje mi się, że popełniamy jeden zasadniczy błąd. Toczymy dyskusję, spór na linii przyrodnicy-leśnicy, a całkowicie pomijamy przemysł. Panie Jarosławie, absolutnie nie. Mogę pana zapewnić, że jesteśmy w bliskim kontakcie z przemysłem, którego na przykład w tej chwili popieramy absolutnie, jeśli chodzi o jego stanowisko dotyczące certyfikatu FSC, który został utracony już przez kilka, czy będzie wkrótce utracony przez kilka dyrekcji, a tak naprawdę ptaszki śpiewają, że Lasy Państwowe jako całość w ogóle mają zamiar zrezygnować z certyfikatu FSC. I tutaj jesteśmy całkowicie sojusznikami, koordynujemy swoje działania. Proszę zwrócić uwagę, że przemysł drzewny to jest przemysł, który w gruncie rzeczy z punktu widzenia takiej fizyki służy temu, żeby wydobywane drewno umieszczać w produktach, które powodują wychwytywanie trwałe węgla. Czyli to jest rzecz dobra. Jeżeli produkuje się rzeczy trwałe z drewna, a co więcej, jeżeli się produkuje rzeczy dość skomplikowane, czyli w tym łańcuchu wartości będące tam coraz wyżej, no to jest rzecz dobra, dlatego że po prostu daje to się do miejsca pracy, i to nie takie niskopłatne i wtedy nie jesteśmy jako Polska krajem surowcowym. Jeżeli zrezygnujemy z wszystkich certyfikatów i zadajemy cios w ten sposób przemysłowi drzewnemu, no to stajemy się państwem surowcowym. To w ogóle jest to, co nas nie interesuje. Mogę powiedzieć tylko, że również jesteśmy w bliskim kontakcie z przemysłem w odniesieniu do na przykład spalania
drewna, bo nic gorszego niż spalanie. Jesteśmy całkowicie przeciwni temu, żeby drewno spalać. Oczywiście drewno odpadowe, ściśle rzecz biorąc, odpadowe powinno być spalane, bo jeżeli nie można z nim niczego innego zrobić. Natomiast pole manewru teraz do recyklingu drewna, do obiegu zamkniętego jest olbrzymie. W Polsce się w tym kierunku bardzo mało robi i tutaj jesteśmy absolutnie sojusznikami przemysłu. W niektórych sprawach nie, ale w tych akurat tak. Dobrze. Tu było też takie ciekawe pytanie, o, dotyczące, myślę, że to może być bardzo ciekawy wątek. Czy wyłączenie obszarów leśnych z użytkowania nie wpłynie negatywnie na lokalny rynek pracy oraz czy nie obniży wpływu finansowego do budżetów samorządów gmin? Bardzo, bardzo dobre pytanie. Tutaj warto się nad tym pochylić. Wyłączenie z użytkowania. Załóżmy taka sytuacja, która ma do czynienia, z którą mamy do czynienia w Karpatach. Tak? Mówimy tutaj o utworzeniu na przykład Turlickiego Parku Narodowego czy poszerzeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego. No i oczywiście argumenty przeciw są najczęściej właśnie bazują na tym założeniu, że wpłynie to negatywnie na lokalny rynek pracy. Ja nie jestem z tych przyrodników, którzy mówią, tam to nie problem, nie wpłynie. Nie, wręcz przeciwnie, uważam, tak może wpłynąć. Przynajmniej na krótką metę, ponieważ, proszę Państwa, mówi się, że są alternatywne źródła gospodarowania, można w turystykę, można pójść w różne inne rzeczy. Niemniej to zajmuje czas. Nie wszyscy są w stanie tak łatwo zmienić swój profil działalności i te korzyści ewentualne, o których wszyscy uczeni mówią, że tak naprawdę ochrona przyrody daje korzyść, ale ta korzyść jest rozproszona i oddalona w czasie. Ona nie może, jest często porównywana z natychmiastową stratą, bo w tartak będzie zamknięty zaraz. Jeżeli wyłączymy, to lokalny tartak prawdopodobnie padnie. I tu w ogóle nie ma o czym gadać. Tak będzie. I teraz wracam do tego, czy my jako całość, jako państwo jesteśmy w stanie to sfinansować, biorąc pod uwagę, że per saldo to jest korzyść dla państwa. Chociażby na przykład zwiększenie retencji przeciwpowodziowej w lasach, no, powoduje to, że straty ewentualne, które są w zlewni poniżej, są mniejsze. Tylko że to bardzo ciężko policzyć i przeliczyć, ile żeśmy zyskali na tym, że się nie wycina, bo na przykład tam woda wolniej spływa, w związku z czym poziom ewentualnego podniesienia się wód jest niższy. Jest nieco niższy. To jest bardzo trudne do obliczenia, ale tak generalnie wszyscy czujemy, że coś na rzeczy jest. W związku z tym my powinniśmy jako państwo, i to jest najważniejsza rzecz, powinniśmy finansować lokalne samorządy tym, żeby one mogły się opiekować dziką przyrodą. Wielokrotnie na przykład mówiono już wiele lat temu, jedna z partii postulowała to, żeby wszystkie gminy, które mają na terenie swoim cenne tereny, wyłączone z gospodarki leśnej, na przykład, czy to będzie w wyniku rezerwatów lasów państwowych, czy tam innych form ochrony, żeby dostawały subwencję ekologiczną, która im pozwoli sfinansować te problemy, które związane z tym są, z tym, że trzeba te lasy bardziej chronić. Ta subwencja ekologiczna mogła być związana z obszarami Natura 2000 czy z parkami. To są szczegóły do obgadania. Bez wątpienia my jako całość, jako społeczeństwo jesteśmy skłonni to zapłacić. Co więcej, uważam, że lasy państwowe powinny to zapłacić, ponieważ, tak jak podkreślam, tych pieniędzy do budżetu odprowadzają za mało. Przy czym, żeby była jasność, jesteśmy przeciwni temu, żeby to było bezpośrednie finansowanie. Tak jak na przykład się dzieje do tej pory z Funduszem Leśnym, czyli Park Narodowy występuje z prośbą o dofinansowanie konkretnych działań i wtedy leśnicy z sąsiedniej dyrekcji decydują, czy dać, czy nie dać. Nie, to akurat w ogóle Lasów Państwowych nie powinno obchodzić. Lasy Państwowe powinny dawać do budżetu, a budżet powinien decydować o tym, w jaki sposób to wydać. Generalnie te problemy się spinają na poziomie krajowym, być może się nie spinają na poziomie gminy, ale po to jest państwo, żeby gminom, a przez to również lokalnym przedsiębiorcom, w jakiś sposób pomagać, po to, żeby oni mogli sobie dać radę z tymi problemami związanymi ze zwiększonym reżimem ochrony. Tutaj mamy możliwości takich działań, jak na przykład dodatkowe punkty preferencyjne przy występowaniu o różnego rodzaju dofinansowanie polskie czy europejskie, zmniejszenie wkładu własnego wymaganego do takich inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Per saldo musi się opłacać
chronić przyrodę. Musi się to opłacać ludziom na samym dole, czyli powiedzmy na poziomie lokalnym. Tu jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że może też nie do końca zrozumienie tego, co mówił Antoni, no ale zobaczymy. Głosi pan ciekawy wygląd. Wszyscy wokół grzmią o masowych wycinkach. Wygląd to mam nieciekawy, ja pogląd mam, a wygląd mam nieciekawy. Eksporcie do Chin, a pan spokojnie mówi o pozyskaniu 50 milionów metrów sześciennych. Czy nie uważa pan, że to gadanie o masowych wycinkach to typowy populizm polityczny? Więc teraz powiem coś, w wyniku czego być może będę wyrzucony z zebrań NGO-sów albo na przykład ochroniarze, obrońcy przyrody nie będą chcieli ze mną rozmawiać. Ja powiem tak, tak, to jest populizm. To jest populizm polityczny. Nie ma czegoś takiego jak masowe wycinki. Eksport do Chin owszem jest, ja bym go ograniczył, ale na miły Bóg, no, to nie jest jakaś wielkość, która decyduje o popycie i nierównowadze między popytem a sprzedażą. Drewno podobno, proszę Państwa, drożeje, dlatego że jedzie do Chin. No proszę Państwa, no ale mało kto się pochyla nad liczbami i te liczby mówią to, co mówią. Jeżeli w zeszłym roku wyeksportowano 4,5 miliona metrów sześciennych, to w tym roku przez trzy kwartały wyeksportowano 2,9 miliona metrów sześciennych. Czyli do końca roku też będzie mniej więcej 4,5. Tak? Czyli będzie tyle samo. To jest, podkreślam, to jest mniej więcej, niewiele więcej niż 10% polskiego pozyskania. Źle. Ja uważam, że trzeba by ten eksport ograniczyć, ale proszę mi nie mówić, że 10% wpływa na decydujący sposób na nierównowagę. Wycinek też nie ma masowych. Po prostu wycinek jest coraz więcej, powolutku, dlatego że jest coraz więcej drewna i w ogóle drewna w Polsce przybywa cały czas. I lasów przybywa oczywiście zbyt wolno, ale zasobność tych lasów jest coraz większa. Więc to jest normalne, że jeżeli jest zasobność większa, a ta sama ilość mniej więcej, ta sama proporcja przyrostu jest pozyskiwana, to mniej więcej 2/3, 3/4, no to jest oczywistą rzeczą, że naprawdę pozyskujemy coraz więcej. To, że wrażliwość społeczna jest coraz większa i ludzie się nie zgadzają na to, żeby wszędzie wycinać, to jest kompletnie inna sprawa. Ja też uważam, że są miejsca, w których nie należy w ogóle wycinać drzew. Ale to nie znaczy, że nie ma takich miejsc, w których należy wycinać wręcz więcej. Okej. Tu kolejne pytanie. Krzysztofa Górnego, czy uważa pan, że istnieje realna szansa na zwiększenie liczby powierzchni parków narodowych w Polsce bez wcześniejszego przekształcenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe? Myślę, że znaczy, słowo realna, to jest pytanie z zakresu polityki państwa. No, a polityka państwa jest realizowana na szczeblu centralnym. Jaka jest ta polityka, to państwo mniej więcej wiecie w tej chwili. Pytanie powstaje takie, czy gdyby nastąpił odpowiedni klimat polityczny, czy można by zwiększyć ilość parków narodowych bez zmiany prawa, a w szczególności bez zmiany prawa dotyczącego weta samorządów wszelkiego stopnia w odniesieniu do powstawania nowych parków. I są dwie szkoły. Jedni mówią, nie, nie ma szans. Trzeba im to weto odebrać, bo to jest negocjacje z kimś, kto ma z tyłu za plecami w ręku wielką pałkę i tak tą pałką uderzy, więc trzeba mu tą pałkę najpierw zabrać, a potem z nim w ogóle dyskutować. Czyli tutaj należy odebrać samorządom przynajmniej niektórego stopnia prawo weta, bo to jest po prostu jedno z najbardziej nieszczęśliwych rozwiązań, jakie tutaj w Polsce się wydarzyło. W niektórych skrajnych przypadkach kilkaset osób, podkreślam kilkaset osób, aktywnych wyborców danej gminy jest w stanie powiedzieć, nie, nie będzie tu parku narodowego. Nie będzie. Narodowego, nie gminnego, nie powiatowego, tylko podkreślam słowo narodowego. Ci ludzie nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o budowę tam lotniska, rurociągu, autostrady, bo gmina w takich sprawach nie ma prawa weta. Ale w odniesieniu do równie strategicznego zasobu Skarbu Państwa, jakim są parki narodowe, to akurat ma prawo weta, co jest po prostu kuriozalnym i ja uważam, że wręcz niekonstytucyjnym rozwiązaniem. Pytanie teraz, czy musi być przekształcone, same lasy państwowe muszą być przekształcone? I tak i nie. I tak i nie. Ja podkreślam, że najważniejsze jest klimat polityczny, bo jeżeli będzie ministerstwo
kierowane przez ludzi, którzy coś chcą i naprawdę to bardzo chcą, to czy się lasy przekształcą, czy nie przekształcą, będą musiały słuchać tego, co każe ich przełożony, zwierzchnik. A w tym momencie mamy sytuację taką, kiedy tutaj raczej bardziej ogon macha psem niż pies ogonem. Takie są relacje pomiędzy lasami a ministerstwem. Dobrze. Może takie pytanie, nawiązujące do tego. To czy nie wypadałoby w pierwszej kolejności przygotować lokalną społeczność do zmian związanych z zaniechaniem gospodarki leśnej, a następnie wyłączać z użytkowania obszary leśne? Znaczy, pytanie rozumiem, natomiast tego, co jest w nawiasie, nie rozumiem, bo właśnie tak nie jest. Pan tutaj twierdzi, że jest odwrotnie. Nie, nie jest odwrotnie, bo na razie nie ma żadnych zmian związanych z zaniechaniem gospodarki leśnej. To są tylko nasze życzenia i nasze propozycje. Oczywiście, wszyscy mówią, przyjdźcie do nas, do lokalnej społeczności, przygotujcie nas, rozmawiajcie. Tak, oczywiście, my to robimy, ale z drugiej strony mamy dobrze zorganizowaną, dobrze płatną grupę zawodową, która na pełen etat, od rana do wieczora robi to, żeby to, co my mówimy, storpedować, podważyć i w jakiś sposób ośmieszyć. Tak? Więc nie ma tu różnych szans. Ja mówię, że będzie park narodowy, albo będzie tutaj jakaś forma ochrony. Podaję racjonalne argumenty, zebranie się kończy. Potem jest kawka u leśniczego, jest zebranie u proboszcza, gdzie połowi ludzie mówią, nie. To wcale nie jest tak, jak ci ekolodzy mówią. Nie, absolutnie, absolutnie. Tutaj nie będziecie mogli wejść do nas, absolutnie. Nie będziecie mogli wejść, nie będziecie za tego zbierać, nie słuchajcie, oni was okłamią. I teraz tak, oczywiście można tych ludzi przekonywać, trzeba. I to robią bardzo cenne, fajne inicjatywy oddolne, ale to jest proces bardzo, bardzo, bardzo mozolny. Powiem coś, co jest dziś na jakimś spotkaniu, ostatnio Adam Wejlak przypomniał taką historię. Proszę wziąć pod uwagę, że pierwszym aktem ustawodawczym dotyczącym ochrony na przykład gatunkowej w Polsce była ustawa Sejmu Galicyjskiego sprzed ponad 100 lat, która objęła ścisłą ochroną kozice i świstaki w Tatrach. Przy całym szacunku nastąpiło to całkowicie wbrew woli lokalnej społeczności, bo gdyby ta lokalna społeczność była wysłuchana, nie mielibyśmy ani świstaków, ani kozic. Więc to jest tak, że z jednej strony oczywiście należy współdziałać z lokalną społecznością, należy przekonywać, ale jeżeli się założymy, że będziemy czekać, aż oni się dadzą przekonać, no to nie. To trzeba działać z dwóch stron. Przekonywać, przekupywać w cudzysłowie, to znaczy rzeczywiście płacić, bo to trzeba płacić. A z drugiej strony, no jednak pewne elementy przymusu muszą być. Jak ja podkreślam, no fajnie, co do przebiegu autostrady, dobrze się jest konsultować z gminą, fajnie porozmawiać z nimi, gdzie ma być zjazd, gdzie ma być stacja benzynowa, czy nie ma być, ale i tak na końcu zdanie, czy tam autostrada będzie, czy nie będzie, należy do państwa. I w gruncie rzeczy tak samo jest z parkami narodowymi, to jest moja osobista opinia, być może trochę tak politycznie nieprawidłowa, ale cóż, no, temu służą właśnie takie webinaria, żeby można było się wypowiedzieć. Niegutku? Oczywiście, wolność słowa. Czy szanowny prelegent uważa, że przekształcenie lasów państwowych w spółkę spółki prawa handlowego polepszyłoby sytuację w kwestii zarządzania lasami Skarbu Państwa w Polsce, zwiększyło dochody budżetu i zmniejszyło zarysowane w webinarze problemy, jakie w tej chwili widzi pan z lasami państwowymi? A może przekształcenie w agencję rządową byłoby lepsze? O tej spółce już trochę rozmawialiśmy, o agencji wcześniej nie rozmawialiśmy. Ciekawy z tą agencją, ale ja państwu powiem tak. Jeśli chodzi o w ogóle finanse państwa polskiego, mamy do czynienia z nowotworem, który trawi nasze finanse, a to się nazywa wyprowadzenie pieniędzy poza budżet. To znaczy powstają coraz to nowsze celowe fundusze, fundacje, co doprowadza do sytuacji, że tak naprawdę posłowie, którzy decydują o tym, jaki jest budżet państwa, decydują o jakiejś połowie tych wydatków, ponieważ połowa pozostała jest kompletnie poza kontrolą. I najczęściej to jest związane z takimi właśnie agencjami rządowymi. Wydaje mi się, że agencja rządowa to oznaczałoby to, że
że ta firma się zajmuje czymś innym niż wszechstronna gospodarka leśna. Ja tylko się odwołam do przykładu amerykańskiego. Forest Service w Stanach to była zaraz po wojnie organizacja, która się zajmowała, miała na głowie przede wszystkim dostawę drewna do przemysłu amerykańskiego. Gdzie miliony Amerykanów chciało sobie zbudować drewniane domy, Forest Service się tym zajmował. Z czasem się okazało, że nastąpiła tam dość wyraźna separacja lasów i się okazało, że tak, że lasami, które służą produkcji drewna, zajmują się prywatni przedsiębiorcy, ponieważ uznano, że zajmują się tym lepiej. Natomiast Forest Service zajął się lasami, które nie służą gospodarce leśnej. I w tej chwili to nie jest organizacja, która produkuje drewno. Więc gdyby mogła nastąpić taka ograniczona separacja przestrzenna funkcji, no to byłoby jakieś rozwiązanie. W Europie taka stricte dokładna separacja funkcji nie jest możliwa, bo to jest dłuższa sprawa, to nie jest taka skala jak w Kanadzie, Nowej Zelandii czy w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Więc nie można by doprowadzić do sytuacji, kiedy byłaby to funkcja, rządowa agencja, która by się zajmowała wyłącznie ochroną lasu, a powiedzmy produkcyjne plantacje czy wręcz lasy wielofunkcyjne byłyby w zarządzie spółek prywatnych, które by się zajmowały produkcją drewna. Ja wiem, że jest duży problem z lasami państwowymi, bo lasy państwowe to jest taki światowid, ma dwa albo cztery oblicza, dlatego że w momencie, kiedy trzeba się pokazać jako służba, no to tutaj te orzełki z guzikiem się wypina, tak, tutaj sztandary, nie wiem, oni jakąś przysięgę mają nawet. Czyli organizacja stricte wręcz paramilitarna, tak? Która w domyśle no, służy tutaj wręcz obronie naszej ojczyzny. Ale kiedy trzeba, to jest firma, która się rządzi prawami czysto pieniężnymi. Więc wydaje mi się, że lepiej zrobić z tego spółkę prawa handlowego. Znaczy, ja powiedziałem spółkę publiczną, nie spółkę prawa handlowego, spółkę publiczną, a nie iść w stronę służby. Nie iść w stronę służby państwowej, która no, jest służbą taką jak, nie wiem, policjanci, straż miejska czy coś w tym rodzaju. Służbę państwową może tworzyć na przykład straż leśna. Straż leśna powinna być wypreparowana z lasów państwowych, bo nie widzę powodów, żeby ci strażnicy, którzy muszą kontrolować lasy, w tym również leśników, żeby podlegali tym leśnikom. To jest jakaś nienormalna sytuacja. Straż leśna powinna być uniwersalna, podobnie jak straż, nie wiem, rybacka czy wodna na przykład, tak? Czy jakieś tam inne. No w każdym razie to powinna być formacja państwowa, bo nie widzę powodów, żeby przedsiębiorstwo miało swoich ludzi ostatnio z karabinami maszynowymi. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że są wyposażeni w karabiny maszynowe. To już jest po prostu jakaś kompletna aberracja. Jeżeli to będzie formacja państwowa, no to tak, dlaczego nie? Ale nie powinna podlegać przedsiębiorstwu. Więc wracając do Pana pytania, bardziej w stronę spółki. To nie prawa handlowego, tylko spółki publicznej. To może podam kolejne pytanie, bo tutaj dużo się pojawia pytań na temat samorządów oraz społeczności lokalnych. Czy nie uważa pan, że rozwiązaniem problemu braku powstawania nowych, powiększania istniejących parków narodowych jest brak kompromisu? Kompromis pomiędzy interesami lokalnych społeczności a ochroną przyrody. Są parki narodowe, na przykład Magórski, gdzie prowadzone są wycinki de facto gospodarcze, służące zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. Formalnie te wycinki są określane jako ochronne, ale pracownicy parku przyznają, że sprzedają drewno mieszkańcom, żeby uspokoić nastroje. Jak mój kolega mówi, przez grzeczność nie zaprzeczam. No tak jest, tak jest. Nie jest tak, że całe drewno pozyskiwane w parkach narodowych wynika z tego, żeby powiedzmy uspokoić nastroje. No czasami to jest ewidentnie przebudowa drzewostanu i powiedzmy ten Magórski Park jest tego świetnym przykładem, bo naprawdę obejmuje sporo gruntów porolnych i nie można mieć strasznych pretensji, że się tam wycina sosny. Ale doskonale Państwo wiecie, nawet byłem na zebraniu wiejskim w Krępnej, że to, czego potrzebują lokalni mieszkańcy, to jest drewno liściaste. No, liściaste tutaj bukowe, więc, a z powodów przyrodniczych dla wycinania bukowych drzew w Parku Narodowym no, praktycznie nie ma żadnych. No, ma Pan rację. Ma Pan rację po prostu. Tylko, że no cóż można zrobić? No, można przede wszystkim na przykład doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie domy w otulnie parku są połączone do sieci gazowej. Od tego trzeba zacząć. A do tego powinien służyć zespół zachęt i preferencji, tak? Które by powodowały,
gdzie, ale na terenie otuliny Parku Narodowego ludzie potrzebują o wiele mniej drewna, bo się nie pali drewno, tak? W szczególności tam. Tam powinny być przede wszystkim nakłady na rozwijanie alternatywnych źródeł energii. Okej. W takim razie kolejne pytanie. Jak zdaniem pana doktora wygląda polityka, główne cele ich realizacje, finanse, PR, tak rozumiem, Tak. państwowych na tle analogicznych instytucji w innych krajach europejskich? Z tego, co też nie jestem specem od innych przedsiębiorstw, ale z tego, co słyszę, no to są przedsiębiorstwa, które no, znają swoje miejsce w szeregu. No powiedzmy, no nie wydaje mi się, żeby lasy bawarskie miały taki wpływ na rząd Bawarii, jak lasy polskie mają wpływ na rząd polski. Po prostu tak nie jest. No, to jest jedno z przedsiębiorstw bardzo ważnych, strategicznych, ale tylko w Polsce oni mają no, na przykład Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Według tych doniesień sprzed 2 lat, no to jest instytucja, która kosztuje nas mniej więcej 20 milionów złotych rocznie, zatrudnia, nie chcę skłamać, ale tam chyba 40-30 osób pracuje. No to jeśli chodzi o PR, no to nie sądzę, żeby Lasy Bawarskie miały na przykład taki zespół do spraw PR-u. No, nie wiem, musiałbym się spytać, ale obstawiam, że nie. Obstawiam, że nie. Lasy Czeskie obstawiam, że też, że nie. Natomiast tutaj to jest usprawiedliwione oczywiście tak zwaną funkcją edukacyjną. Nie ukrywam, że z tego, co ja obserwuję najbliżej, Lasy Słowackie. No to tam też oczywiście takie funkcje są spełniane, ale kiedy rozmawiam ze Słowakami i oni mówią, kim są leśnicy, jaką funkcję pełnią w społeczeństwie, jaką rolę, gdzie w tej drabinie się znajdują, no to sytuacja jest nieporównywalna z Polską. Tylko w Polsce. To jest w ogóle unikalna sytuacja w skali całej Europy. Rom Silva w Rumunii też nie jest takim mocarzem jak Lasy Państwowe. Ostatnie pytanie, bo już za 3 minuty powinniśmy kończyć. Jaka byłaby realna skala redukcji zatrudnienia? Chodzi o redukcję zatrudnienia w lasach państwowych. 25 tysięcy zatrudnionych na 2500 gmin to 10 osób na gminę. Czy w skali społecznej redukcja nie byłaby znikoma i łatwa do wchłonięcia? Na przykład konwersja wyłączenia z gospodarki terenów do parków. Wyłączanych z gospodarki terenów do parków. No to jest tak, wie pan, średnia to jest, panie Darku, to jest ciężko powiedzieć, bo to na gminę ciężko przeliczyć, bo są gminy, gdzie nie ma żadnych lasów praktycznie. To nie jest takie proste i jeśli byśmy tutaj robili redukcję zatrudnienia, ona nie byłaby proporcjonalna w stosunku do każdej gminy, to po pierwsze. Oczywiście jest do wchłonięcia, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. No, teraz tak, bardzo ciężko powiedzieć ludziom, że słuchajcie, jest was 25 tysięcy, ale obstawiam, że dalibyście radę to wszystko obrobić w 15 tysięcy. No, chociaż taka jest nieubłagana prawda, no, że to wszystko się da zrobić w 15 tysięcy ludzi, trzeba te procesy zoptymalizować, tylko to nie znaczy, że możemy tak 10 tysiącom powiedzieć, no idźcie na bruk. To jest bardzo, bardzo trudne społecznie. Ale przy całym tym szacunku trzeba powiedzieć, że jeżeli byliśmy w stanie zrobić to z górnikami, to możemy zrobić z leśnikami. Pytanie, czy leśnicy muszą pracować w lasach państwowych? Nie, to są fajni, wykształceni ludzie, którzy mogą znaleźć miejsce pracy w wielu innych miejscach. Poza tym, umówmy się, to też nie jest tak, że z tych 25 tysięcy ludzi to wszyscy są leśnikami. No, jest cała masa służby pomocniczej. Tak jak podkreślam, no, trzeba te procesy zoptymalizować i jeżeli trzech macha łopatą i no to być może się da zatrudnić innego człowieka, który robi to koparką, mówiąc tak poglądowo, ale to nie mam na myśli prac fizycznych, tylko mam na myśli po prostu chociażby obiegi dokumentów, sprawozdawczości i tak dalej. Ja tu podkreślam, że w pierwotnej koncepcji tak zwane regionalne dyrekcje lasów państwowych to były takie ogniwa pośredniczące, koordynujące, w zasadzie nie miały mieć dużego znaczenia. To wszyscy mi mówią, którzy uczestniczyli w tym pierwszym etapie budowania struktury lasów państwowych. A w tej chwili no, taki dyrektor RDLP no, to jest, można powiedzieć, ktoś. Taka dyrekcja to nie jest jakieś ogniwo pośrednie takie koordynujące, tylko to jest po prostu realna władza. Jak to wygląda?
Dziękuję Ci, Antoni, za ten wykład. Bardzo ciekawy. Widzę tutaj, że Dajesz leśnicy. jedno pytanie, dajesz jedno pytanie. To. Wiesz co, może wyświetlę jedną Wybieram rzecz. osobę, tak? Wyświetlę jedną rzecz, Aha. która Cię może zaciekawi. Leśnicy z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pozdrawiają. Miłego dnia, ciekawy wykład. Ja Zachęcam chyba do nawet wiem, odwiedzenia. kto mnie tu pozdrawia, panie Kamilu. Nie wszystkich Kamilów znam, ale obstawiam tego. Obstawiam tego, uwaga, który powiedział, bardzo ciekawe, bo dyskutowaliśmy na temat parków narodowych i lasów. Wyobraźcie sobie państwo, że jest takie zdanie lasów państwowych, wychodzące z lasów państwowych. Ja przypuszczam, że to nie jest indywidualne zdanie, tylko to jest tak zwany przekaz dnia, że parki narodowe powinny podlegać lasom państwowym. Czy to byłoby magiczne rozwiązanie problemu? Się okazuje, że wtedy, no zobaczcie, no nagle pracownicy parków zaczęliby zarabiać tyle samo. No, najlepiej to rozwiązać w ten sposób. Ja odpowiadam na to, że owszem, tak mogłoby być, ale to oznacza, że lasy państwowe mają pieniądze, że istnieją te pieniądze, które mogłyby służyć podwyżkom w parkach narodowych, w związku z czym może lepiej, żeby lasy państwowe przekazały te same pieniądze, o których myślą, do budżetu, a my sobie już damy radę, my sobie finansujemy te parki. Ale to jest, załóżmy, że to jest ten pan Kamil, o którym myślę, bo może się mylę. Tutaj kolejna ciekawa wypowiedź, już tak idąc trochę może nie pytaniami, jak to kiedyś usłyszałem na Komisji Techniczno-Gospodarczej, tak zakładam, że to KTG, od nadleśniczego czekamy na generała, czyli dyrektora z RDLP. To chyba nawiązanie do powiedzmy takiej dość pionowej struktury No, w Lasach to jest Państwowych. model sztabowo-liniowy, jak określił poprzedni dyrektor Lasów Państwowych. To nie jest nasz wymysł, to nie jest żadna kpina. Po prostu to tak, że tutaj się czeka na decyzję wyższego, w każdej sprawie wyższego strukturze, to jest oczywiste. Proszę Państwa, istnieje cała masa sporów, czy konfliktów, czy powiedzmy jakichś drobnych sporów pomiędzy lokalnymi społecznościami a lasami państwowymi. Strona Lasy i Obywatele dokumentuje takie wydarzenia i takie zjawiska. Muszę tylko powiedzieć, że jeżeli dochodzi naprawdę do dużego sporu, to Państwo nie łudźcie się, że rozstrzygniecie go z nadleśniczym, że rozstrzygniecie go z dyrekcją. Nie. O wszystkich takich rzeczach wiedzą na ulicy Grójeckiej, bo to jest tak jak tu profesjonal D. Jak na przykład parafia chce sprzedać kawałek, jeden budynek, to zawsze Watykan się na to zgadza. Tutaj tak samo jest. Jeżeli trzeba będzie wykroić jakiś kawałek na rezerwat, to nie łudźcie się Państwo, że to jest załatwione naprawdę na poziomie nadleśnictwa czy wręcz dyrekcji. To wszystko jest załatwione na samej górze. Taka jest struktura tej organizacji, że boją się wszyscy podejmować decyzji, dlatego decyzje są podejmowane na samej górze. Dlatego też właśnie to określenie generału jest bardzo właściwie celne. No to może w takim razie proponuję takie pytanie. Czy podział Lasów Państwowych na kilka spółek publicznych konkurujących ze sobą miałoby sens? Może by ta pionowa struktura też byłaby troszeczkę ograniczona, tak? Nie wszystkie decyzje musiałyby być podejmowane na Grójeckiej, może byłyby podejmowane No bliżej ojczyzny. jest taka koncepcja krąży, żeby na przykład zrobić żeby to właściwie były samorządowe spółki, żeby podlegały marszałkowi województwa, żeby podzielić na 16 konkurencji. Takie landowe, tak jak w Niemczech. Szczerze, jakoś nie czuję tego. Tylko mogę tak powiedzieć, nie czuję tego. No, właściwie trzeba by dać tym spółkom równe szanse, no ale jak dać równe szanse spółkom na Pomorzu, gdzie harwester wjeżdża i ścina 300 drzew w ciągu jednego dnia, a tutaj są spółki, które miałyby gospodarować w Karpatach. No to to Karpacko może by zamknąć od razu. No to nie jest takie proste. No. To tak jak podział na przykład tych spółek infrastruktury, powiedzmy elektrycznej. Tak się wszystko sprowadziło do tego, że tu jest Tauron, a tam jest Energa, a tam jest PGE i w sumie czy Państwo sobie wyobrażacie, że one ze sobą konkurują? To jest tylko teoria. Krzysiu. Tutaj nawiązanie może do tego, o czym mówiłeś, Antoni, czyli tych lasów o funkcjach społecznych,
tego, co mapuje Fundacja Las i Obywatele. Pytanie od Daniela. Antku, co z tematem lasów ważnych społecznie? Czy myślisz, że wyniknie z tego rzeczywiście coś na kształt ochrony realnej tych lasów, czy to tylko PR-owa ściema? Ja jestem generalnie przeciwnikiem takich zero-jedynkowych sądów, że to jest albo realne, albo to jest ściema. Ja uważam, że to jest trochę ściema, a trochę realne. To znaczy pod wpływem nacisków społecznych lasy bardzo, bardzo powoli idą w kierunku tego, co postulujemy, tylko że oni robią to w taki sposób. Wszyscy wiedzą, że codziennie rano kawa w lasach państwowych się rozpoczyna od śledzenia tego, co ekolodzy niektórzy napisali albo powiedzieli. Tak? Oni się bardzo tym ekscytują. Wiadomo, że wydruki z wszystkich ważniejszych medii albo prasówek są drukowane i są na biurku dyrektora naczelnego albo na przykład chociażby w CIP-ie. Więc oni to wszystko uważnie czytają, a potem robią wszystko, żeby to sprzedać jako swój własny pomysł. No i na przykład takim przykładem jest to rozporządzenie niedawne, które reguluje, może nie tyle reguluje, co sugeruje nadleśniczym odpowiednie zachowanie w stosunku do tak zwanych lasów ważnych społecznie, czyli tam podmiejskich, uzdrowiskowych i tak dalej. No i tutaj mówi się nadleśniczym, proszę bardzo, proszę stwórzcie grupy działania i konsultujcie z nimi pulę no nieco częściej albo w jakiś inny sposób niż zwykle to konsultowaliście. Jest to takie miękkie, no powiedzmy po pierwsze naleśniczowie mogą to zrobić czy nie. Bardzo ciekawa sprawa, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie otrzymaliśmy dane, bo wysłaliśmy zapytania do wszystkich naleśniczych w Polsce, czy takie zespoły mają zamiar utworzyć. No i będziemy zaraz analizować, większość mówi, że jeszcze nie wie, w ogóle nie wie, co z tym zrobić i tak dalej. Więc odpowiadając na to pytanie, prawda jak zwykle leży trochę po środku. Tak, lasy społeczne to jest bardzo rzecz ważna. Ja w ogóle uważam, że przy całym szacunku dla lasów ważnych przyrodniczo, jak Puszcza Białowieska czy Karpacka, to przypuszczalnie reforma praktyczna się rozpocznie od lasów podmiejskich. Może nie tych super ważnych, ale tam, gdzie łatwiej zmobilizować opinię publiczną i ochrona tych lasów będzie bardzo ważnym przedmiotem politycznym. Ja mam na myśli lasy, no chociażby, nie wiem, pod Gdańskiem, trójmiejskie, Puszcza Bukowa pod Szczecinem, pod Krakowem, lasy tak zwanej Puszczy Mazowieckiej, czyli na południu z Warszawy, no wszyscy zaczynają grać w lej, bo tam się ludzie potrafią mobilizować. Więc tutaj lasy muszą odpuścić, więc nie jest to tylko ściema, tylko oczywiście, no tak jak zwykle, too late, too small, można powiedzieć. Dobrze, myślę, że możemy powoli tym akcentem zakończyć. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, Antoni, bardzo ciekawy wykład, dużo pytań, dużo dyskusji, dużo osób tutaj też wyrażało jakieś swoje opinie na czacie. Niestety nie udało się zadać wszystkich pytań, jak to zwykle bywa na takich webinarach, ale będziemy kontynuować te dyskusje o lasach, te webinary o lasach, więc zapraszamy też do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Ja chciałem tylko też na koniec powiedzieć, że ten webinar, jego organizacja była możliwa dzięki projektowi, który realizujemy, dzięki dofinansowaniu z funduszu krajowego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizujemy taki projekt w ramach projektu większego Aktywni Obywatele, więc dziękujemy też za tę możliwość. Życzę miłego wieczoru i dalszych owocnych dyskusji na temat reformy zarządzania lasami w Polsce. Jeszcze raz dziękujemy Antoniemu. Naszymi lasami.